W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wyświetlać przepraszam, dane z pliku XML. Format XML, jak wiecie, jest bardzo popularny na stronie ASP.NET w kontrolce przy użyciu kontrolki data, przepraszam, grid view. Więc dobra, tutaj mam oczywiście Visual Studio Community dla tych ludzi, którzy nie oglądali moich wcześniejszych filmów. Tworzę sobie nową stronę, pustą. O, sobie zmienię na przykład dane, nazwa projektu XML. Dobra, stworzę sobie nową webformatkę. Nazwę ją Default ASPX. Tak ona wygląda. W sekcji Data przyciągnę sobie na nią takie coś jak Grid View. A tutaj niech będzie. Tutaj sformatuję, niech będzie taką ładnie jakoś. Na przykład tak. Niech będzie taki wygląd. Tutaj na razie nie wybieram źródła danych. Następnie stworzę sobie nowy folder o nazwie dane. W tym folderze stworzę sobie nową rzecz. To będzie plik XML, który będzie XML file, który będzie przechowywał informacje o książkach, książki nazwę go. Tak wygląda w środku, widzicie, jeszcze jest pusty. Teraz wejdę na stronę Microsoftu i tu macie przykładowy plik books.xml. To nazwałem książki, tutaj macie, widzicie, identyfikator książki, autora, tytuł, gatunek, kolejny identyfikator i tak dalej, więc to sobie skopiuję, żeby nie wymyślać od początku. Dobra, czyli mam tutaj, widzicie, plik XML. Pierwsza książka identyfikator BK101, druga BK102, pierwsza książka BK101, identyfikator autorka Gabriela Matthew. Dobra, i teraz chciałbym powiązać tą kontrolkę, żeby ta kontrolka tutaj wyświetlała zawartość tych tutaj książek. Więc co robimy? Wchodzę na stronę i w zdarzeniu page load, czyli ładowania strony, wpisuję, czy strona nie była już wywoływana wcześniej. Jeżeli nie była wywoływana, to uruchamiam nową metodę, którą zaraz stworzę. Będzie to metoda nie zwracające nic, i tutaj będzie, nie wiem, binduj dane, czyli powiązać te dane. Ta metoda będzie tutaj wywoływana razem z załadowaniem strony, bo jak wiecie, w ASP.NET też w ASP.NET występują zdarzenia, na przykład załadowania strony, kompletnego załadowania strony i tak dalej. Teraz tak, następnie użyłem takiego czegoś jak dataset. I teraz dataset oczywiście jest podkreślony, ponieważ musicie użyć przestrzeni na system data, bo system nie rozpoznaje. Tworzę sobie nowy dataset. Dataset. Ciągle się mylę z wymawianiem tego. I teraz do tego datasetu chcę przeczytać sobie read.xml, czyli ten plik XML, który mam. Server, map, path. To jest standardowa metoda służąca do właśnie mapowania plików w ogóle na serwerze. I teraz w katalogu dane mieści się plik książki.xml. I średnik na końcu. Następnie do kontrolki grid view 1, bo jak wiecie, to jest grid view 1, tu jest napisane grid view 1, dla niewtajemniczych tutaj też grid view 1. Podkreślam z dużej, tutaj widzicie, notacja taka, notacja camel, tak, dobra. I teraz tak, grid view 1 przypiszę do źródła danych data source, przypiszę mój
dataset, zbiór danych. I teraz chciałbym, żeby żeby grid view wyświetlało mi, żeby mi powiązało te dane, czyli data bind. No i to wszystko. I jeszcze przydałoby się takie coś jak protected. Zawsze przeważnie trzymajcie metody, których nie stosujecie, nie chcielibyście ujawniać na zewnątrz. Stosujcie modyfikatory private protect. To wtedy. Tutaj mam zdarzenie on-page index changing, żeby to ładnie tutaj nie latało na stronie, dlatego warto to sobie grid view page event args. To jest on page, tak. No i grid view 1. Page index. Jak ten kod, co tutaj napisałem, będziecie stosować, to bez problemu będziecie mogli wyświetlać dane na stronie stworzonej w technologii ASP.NET. Dobra, mamy powiązane. Tak jak widzicie w zdarzeniu page load, upewniam się, że nie było ispos bug. Uruchamiam jeden raz tą metodę binduj po polsku. Wolę korzystać po angielsku. Bind, ale już nie będzie. No tutaj wiążę źródło, tworzę nowe źródło danych, tak, zbiór danych czy źródło danych do mojego pliku XML książki, który się znajduje tutaj, został dodany do katalogu, do folderu dane XML książki. Mam kontrolkę grid view, do której przypisuję właśnie te źródło danych. No i oczywiście następuje wyświetlanie tych danych. A tu jest dla on-page change, index change, czyli jak zmienimy coś w XML-u, to on automatycznie uaktualnia to. Więc to bardzo fajna sprawa. Dobra, więc sprawdźmy, jak to działa. Uruchamiam sobie stronę F5 i widzimy spis książek. Teraz sprawdźmy, tak. Pierwsza książka to jest Gabriela Matthew. Gabriela Matthew, widzicie? XML tytuł, XML Developer Guide. XML Developer Guide. A ostatnia książka, którą tutaj pokazał, Gallows Mike, tytuł Visual Studio 7. Visual Studio 7. Więc widzicie w ten sposób. I tu oczywiście identyfikatory. Te kolumny możecie sobie zmieniać. To nie jest jakiś problem do zmiany z tych kolumn, bo tutaj macie normalny kod. Jak widzicie, grid view. Tu możecie sobie ustawiać kolejność tych kolumn i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym odcinku chciałem Wam tylko pokazać prosto, jak za pomocą kodu wyświetlić te dane. No oczywiście, jak tutaj edytujecie, nie wiem, dostawiacie sobie nową książkę. Dostawmy sobie nową książkę. Niech to będzie BK, to jest 112, to niech będzie to 113, żebyśmy szli dobrze. Autor, nie wiem, nazwę to Andrzej Baniuk. Programowanie ASP.NET. Nie wiem, kategoria komputery, cena, nie wiem. Niech będzie tam 40 jakiej tamkolwiek waluty. Data wydania 2017. To niech będzie książka na temat programowania w technologii Microsoft ASP.NET. Zwróć uwagę, jestem na stronie, odświeżam i pojawia się Andrzej Waniuk, programowanie ASP, komputery, cena, data. O, trochę źle, data jeszcze przyszłość, ale dobra. No i książka do programowania BK 113, więc widzicie, jak łatwo można sobie
Tutaj zmieniać to w pliku danych i automatycznie jak F5, no to naciśniecie, no to tutaj ASP uaktualnia te dane na stronie. I to jest bardzo fajna sprawa. No ale jeszcze zwróćcie uwagę, tutaj jest ograniczony rozmiar. To zaraz Wam coś pokażę. Przypuśćmy, że sobie skopiuję tą wartość parę razy. Raz, dwa, trzy, tak. Tutaj będzie 113, tu będzie 114. Te same dane będą, bo nie chcę mi się już tworzyć nowe. 115, 116. I teraz odświeżam stronę. Zwróćcie uwagę, data grid ma tutaj, widzicie, dalej się tworzy do dołu i możecie tutaj scrollować. Oczywiście wygląd tego data gridu, tak jak mówię, można sobie zmieniać. Najprostszą opcją zmiany data gridu to jest w podglądzie design. No tu macie autoformat i możecie sobie, nie wiem, wybierać różne, o takie coś na przykład zapisać i teraz odświeżyć. Już macie inny wygląd, więc widzicie, plik XML jest bardzo fajny w ogóle do przechowywania danych. Jeżeli nie chcecie korzystać z bazy danych, tak? Ale tak jak mówię, w tym wideo chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wyświetlić dane w postaci kolumnowej przy użyciu kontrolki Grid View w technologii, na stronie napisanej w technologii ASP.NET. Trzymajcie się, cześć.